książkę, która jest niczym rozsypane archiwum z poszukiwań odpowiedzi na pytanie fundamentalne. Dlaczego raczej czegoś nie ma niż jest? To brawurowe i ekscentryczne podejście jak na reportaż, którego racją jest przecież to, co jest, co zdarzyło się i co jest w sposób natrętny, bulwersujący. We wstępie do swojej książki autor zawiadamia czytelnika, że dedykuje książkę przyjaciołom, którzy już odeszli. Lecz ich nieobecność stanowi rzeczywisty wymiar jego codzienności. Ale to tylko jedna z postaci owego nie ma, z jaką mamy tu do czynienia. Więcej mówi anons, jaki zamieścił na Facebooku, przystępując do pracy nad książką. Cytat. Szukam osób, które coś udają, albo udają, że czegoś w ich życiu nie ma. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Niemal od razu zgłosił się Karol, który, to cytat, doświadczył zgrozy własnej nieokreśloności. Bo też nie ma, nie tylko kryptonimuje dla autora, jak niegdyś wyśpiewywał Bułat Okudżawa, to, czego u niego brak i czego nieobecność staramy się sobie zrekompensować, dokonując rozmaitych inscenizacji naszego życia. Owo nie ma bywa pragnieniem i bywa nieobecnością, poczuciem obcości, brakiem dobrych odpowiedzi, brakiem sprawiedliwości. To, czego nie ma, staje się nieuchwytne i niepoliczalne, a to, co jest, sterczy samotnie jak na szyderstwo, bo okazuje się nie dość być tym, czym jest. I tak jest w tekstach tej książki. Tak jest w tekście o prastej poetce Wioli Fischerowej, o wspólnej wizycie z ojcem w pracy, albo o kobiecie, która zapisuje swoje życie w Excelu i koresponduje z Ricardo Mutin. W opowieściach o losach ocalałych z zagłady sióstr, o historii niedoczekanego końca świata, albo ekspertki Ministerstwa Edukacji skazanej kiedyś za śmierć maltretowanego przez nią syna i tak dalej. Zawsze tekst ceruje dziurę po czymś, czego nie ma, co jest tylko w zamian, albo jest jakąś grą, maskaradą, jakimś brakiem. Reportaż to nieumiejętność przeżycia własnego doświadczenia egzystencjalnego za pomocą fikcji, zwierza się autor w pewnym momencie w tej książce. Fikcja jest więc reporterowi zakazana, ale nie literackość. I właśnie tym, co nadaje tekstom Mariusza Szczygła wyraźną autorską sygnaturę, jest wypracowana literackość oraz osobisty, medytacyjny lub zgoła liryczny ton. To te właściwości jego prozy stanowią sól, pozwalającą faktom unosić się na powierzchni, ale tylko na powierzchni opowieści, czyniąc z jej autora reportera intymistę, twórcę nowego gatunku reportażu egzystencjalnego. Książka Szczygła jest hybrydą, chimerą, często pozostaje na antypodach spójnej opowieści. Bo nie ma też nici łączącej czy gwoździa egzystencji. Archiwum istnienia pozostanie rozsypane, fragmentaryczne i częściowe, ale pisarz wykonuje swoją pracę. Musimy troszczyć się o to, czego ciągle, dlaczego, musimy troszczyć się o to, dlaczego ciągle brakuje nam słów i robić miejsce dla tych, których już nie ma. Inni może też kiedyś zrobią to dla nas i za nas. Wielka literatura robi to od zawsze. Mariusz Szczygieł dołączył do jej twórców.
unieść, proszę Państwa. Przepraszam, tak nosem pociągam, ale jakieś mam dwa kłopoty hormonalne może. Bo się strasznie wzruszyłem. Może dobrze, że ja już dwa razy tu byłem, wszystko powiedziałem. Co tu powiedzieć? Znaczy może jak przewodniczący jury powiedział o tym, o tej takiej mojej definicji reportażu, to ja tylko tak wyjaśnię, że przyszedł taki moment w moim życiu, że pomyślałem sobie, no, że nie tylko piszę reportaże dla czytelników, nie tylko piszę dla bohaterek i dla bohaterów, którym te reportaże też coś dają w ich życiu, ale że też mogę pisać reportaż dla siebie, to znaczy to, jak pisarze, wspaniali pisarze fikcji mogą sobie różne swoje sprawy pozałatwiać swoimi powieściami, jak to mówią Czesi, wywentylować pewne problemy, to pomyślałem, że też można to robić reportażem, to znaczy opisując cudze życie, też sobie coś dawać. I taką właśnie, w taką definicję ukułem, że reportaż to jest nieumiejętność przeżycia własnego doświadczenia egzystencjalnego przy pomocy fikcji. Także to po prostu ja tylko nie umiem zmyślać. I gdybym zmyślał, to bym pisał powieści, które by mi pomagały w życiu, no ale pomagały mi moi bohaterowie. A też się ja usiłowałem coś tak wymyślać, ale jak tylko napisałem coś wymyślone, nie, może inaczej powiem. Jak ja się biorę za taką prawdziwą historię, w której też pojawiają się, prawda, pierwsi rozmówcy, potem szukam następnych. Czasami to trwa, jak w przypadku sióstr Woźnickich, które są bohaterkami tej książki, to trwało 8 lat w ogóle, bo na początku nie miałem nic. I muszę powiedzieć, że kiedy ja się biorę za fakt, a szczególnie za fakt mało znany i mi mówią, no i poza tym już nic nie wiadomo, to wtedy w moim organizmie te wszystkie neuroprzekaźniki zaczynają tak funkcjonować, jak pod wpływem narkotyków. Narkotyków nigdy nie brałem, ale tak się spodziewam, że tak się dzieje. No, jak pod wpływem alkoholu, to jest mi znany ten środek. I po prostu ja wtedy wiem, że zaczynam być takim detektywem i szukam, co dzieje się coś z moim organizmem. A jak ja cokolwiek zmyśliłem, no to po prostu napisałem i nic. A w ogóle moje ciało tego nie czuło, więc postanowiłem, że postawię jednak na non-fiction, a fiction zostawię moim koleżankom i kolegom. No to już może wszystko, co tak spodziewam. Gratulujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo jeszcze raz.